Dzień dobry! Nie wiem, jak mam mówić to dzień dobry, żeby było spoko. Słuchajcie, plan na dziś jest taki, że musimy jechać odebrać Pawła motor z warsztatu, bo znowu nie zepsuł się, ale flag był dzisiaj rano. Paweł miał jechać nagrywać birola, czyli to, co fajnie wygląda edit na początku filmu. No i wsiadł na motor i pojechał 20 metrów i się zorientował, że ma flaka, więc zawiózł ten motor, musimy go odebrać. To jest jedna misja na dziś, właśnie będziemy tam jechać. Druga misja na dziś to idziemy razem do fryzjera, bo ja już zarosłem jak, nie wiem, jak Chopin, Paweł tak samo, więc pokażemy wam coś tam z tego fryzjera. Trzecia misja na dziś, pod koniec filmu wspomnimy o akcji, którą przeprowadza Hubert Prescott, nieważne, później to powiem dobrze jak to jest. Pewien Polak, który bardzo fajną akcję przeprowadza w Afryce. Także powiemy coś na ten temat, wrzucimy jakieś zdjęcia z tej Afryki. No i to na tą chwilę mamy w planie, więcej nie mamy, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie w dniu. Także lecimy teraz do tego wulkanizatora. Dobra, misja niedokończona, ponieważ musimy kupić dętkę. Pan powiedział, że dętka jest do wymiany, wentyl wypadł całkowicie z dętki. Musimy to ogarnąć, pojechać kupić dętkę. Wtedy będzie zrobione, także tutaj wrócimy później. Także widać, że dzień się już tam przedłuża. Dojechaliśmy do fryzjera. Słuchajcie, fryzjer najbardziej ekskluzywny na wyspie, bo ma klimatyzację, przez co jest 20 peso droższy niż normalny inny fryzjer bez klimy, który kosztuje 30 peso, ten kosztuje 50 peso, ale wchodzisz i się nie pocisz, jak ci włosy spadają na klatę i w ogóle wszędzie, co jest mega irytujące. Dobra, idziemy. Z tego później zrobimy jakiś edyt, czyli chodzimy na żywioł. Tak jest. Jesteśmy już w środku i zaraz będziemy się strzyc. Patrzą się na nas na jakichś dziwaków, ale już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie przejmujemy się. Dopóki nam nikt uwagi za bardzo nie zwraca, to zrobimy swoje. My mamy też taką filozofię, że wyczuwamy ludzi. Jak widzimy, że jest jakiś niesmak, to nie nagrywamy, a jak się uśmiechają i nie mają nic przeciwko, to nagrywamy. Dlatego tutaj nagrywamy. Okej, jesteśmy już piękni i młodzi. Ciekawostka taka, dla tych, co lubią ciekawostki i treść, jest, że na Filipinach używają cukru pudru, ale nie cukru pudru, tylko pudru takiego dla dzieci, co się posypuje w pupcie niemowlaczka, to tutaj posypują tam, gdzie cię wycinali, na koniec, właśnie tak jak ten pan zamiata tutaj już ten, to jeszcze to posypuje pudrem i żeby ładnie pachniało, nie? Nie wiem po co, bo i tak się zawsze bierze prysznic po fryzjerze, ale mniejsza o to, tak jest po prostu, idę po pieniądze do motora, Paweł to nagrywa. Okej, okay, tutaj mamy temat ogarnięty, jedziemy kupić tą oponę i dalej robić rzeczy. Chodź. Chodź, panie kamerzysto, chodź, idź pan pierwszy. Okej, jesteśmy w miejscu, które jest chyba najlepiej zaopatrzone w opony i dętki. My potrzebujemy dętki, więc idziemy się zapytać.
Do you have insight for Mio, Yamaha Mio? Czekamy na decyzję cały czas, jaki rozmiar opony. How much? 170. Okay. Dobra, mamy za 170, good quality, bierzemy. Przejechał właśnie kapitan barangaja, na którym mieszkałem i zawsze sobie krzyczymy kapitan. Kiedyś chciał mnie za penisa złapać, to nie wiedziałem, czy to jest jakieś przywitanie tutaj, czy co. Bo za każdym razem, jak mnie widział, to mi robił taki ruch. I później też mu zacząłem robić ruch i od tej pory jesteśmy przyjaciółmi. Dagan salamat. Dagan salamat. Kita kits, balik balik. Kita kita, balik balik. Dobra, mamy. Lecimy zawieźć to tam temu panu, który będzie to naprawiał. I później powiemy o Afryce, tak mi się wydaje. Will be okay? Yeah, yeah. Okay, we perfect. Just come back because yeah. Still brown out. Ah, brown out, okay. Yeah. So we will come back in 1 hour, 2 hours, something like that. Yeah. Okay, thank you. Wrócimy za godzinę, dwie. Przypomniała nam się jeszcze jedna misja, którą dzisiaj ogarniemy, a powinniśmy ją... Jesus! Przypomniała nam się jeszcze jedna misja, którą dzisiaj ogarniemy, a powinniśmy ją już ogarnąć ponad tydzień temu, czyli odebrać wiatrak, który przywieźliśmy do naprawy. Idziemy to zrobić w końcu. Tutaj jest takie miejsce, w którym pan naprawia sprzęty, tak jak Paweł wam pokaże kamerą. Zobaczycie, co tu się dzieje. Dobra, zrobił. Pokaż papciu tam na ten warsztacik i spadamy. Paweł bez ogródek wbił się do środka warsztatu i tam z bliska nagrywa, ale tak czasami trzeba. Przedostatnia misja ogarnięta, skuter naprawiony, dętka wymieniona. Ostatnia misja to o Afryce, ale to będzie za chwilę, odbieramy skutera. Dotarliśmy do tego momentu, w którym mam powiedzieć o tej Afryce. Czuję się w ogóle jak dziennikarz z lapkiem tutaj. A więc jakoś tam scrollując Face'a natrafiłem na kolesia, który się nazywa Hubert Plescott. I tak zacząłem obserwować sobie, co on tam wrzuca i zobaczyłem, że robi fajne rzeczy w Kenii, w Afryce. I jest tam wolontariuszem, który pojechał pomagać przy różnych budowach, projektach i zrobili zbiórkę też, nie wiem dokładnie na jakim portalu, ja wam wszystkie informacje wrzucę pod filmem, także sprawdźcie w opisie pod filmem dokładnie, co tam jest napisane, ale ogólnie robią w Kenii dużo bardzo fajnych rzeczy. Zbierają pieniądze i przeznaczają je na edukację oraz zapas jedzenia dla najbiedniejszych rodzin. Oprócz tego budują różne rzeczy, budynki i tak dalej. Można sobie popatrzeć na to na filmach, które Hubert wrzuca na swój YouTube kanał. Link też będzie w opisie. Jeżeli ktoś chce wspomóc to, to do 15 października można jeszcze to wspomagać. Wszystkie dane będą w opisie. Ja wiem, że zaraz będzie znowu, że drążę, grzebrasz pieniądze i tak dalej. Ale puknijcie się w głowę ci, którzy w ogóle tak myślicie, bo tutaj koleś
poświęca swoje życie, pojechał do Afryki jako wolontariusz, robi fajną rzecz, zbiera pieniądze od ludzi, którzy chcą wpłacać. Jeśli wam się to nie podoba, nie musicie wpłacać. Są tacy, którzy chcą wpłacać i wspierać fajne rzeczy. I do nich jest teraz właśnie moja gadka. Więc możecie ich wesprzeć jeszcze do 15. I jeszcze druga rzecz, bo po 15 kończy się ta zbiórka, ale jest jeszcze druga rzecz, adopcja na odległość to się nazywa i polega to na tym, że można wesprzeć konkretne dziecko w wiosce Laare w Kenii, które jest sierotą lub którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej i kosztuje to kilkadziesiąt złotych miesięcznie, ta adopcja. I te pieniądze są przeznaczane na edukację i na pożywienie dla tego dziecka. Także jeżeli ktoś by chciał w tym partycypować, to polecam. Sprawdźcie sobie koniecznie, wszystkie informacje są podane w opisie filmu, do Instagrama Huberta, do jego YouTube'a i do informacji związanych z całym projektem. Także tyle. Sorry, jeśli kogoś to nie interesowało, ale wydawało mi się, że fajnie jest wspomóc taką akcję, tym bardziej, że fajnie jest dokumentowana przez Huberta. No i tyle. Siemano Damian, pozdrowienia z Kenii. Dzięki za wsparcie naszej akcji. Mam nadzieję, że dobijemy do 5 tysiaków do 15 października. I dzięki dla wszystkich, którzy oglądają ciebie. Pozdro. Gotowi, jedziemy do muru. Okej, kamera action, powiedziała tutaj koleżanka, która mnie zaprosiła na fiestę, a później jej nie było na tej fieście. Ale trudno się mówi, żyje się dalej. Ale postanowiliśmy pokazać wam jeszcze taki mały bonusik po całym filmie, jakby było mało dla tych, co lubią treść. Czyli to miejsce, kalenderię, w której ja lubię jeść akurat białą fasolę z mięsem i beef. Akurat mam w kształcie serca, beef, czyli wołowina. To są jedyne dwie potrawy jadalne z tego miejsca, które są robione dobrze. Reszta to są flaki z olejem, ale dla tych dwóch potraw warto raz na tydzień tutaj przyjechać. To tyle mojej gadki, Pawcio, pokaż miejsce. Ja Rosario. Hi. Hi.